Studio Hexagon przedstawia. Ezel Muret był dość młodym kronikarzem. Na co dzień przechadzał się ulicami miasta, otoczony latającymi pojazdami, handlarzami, zapomnianą technologią oraz strażnikami o złotych pancerzach. Stał się jedną z tych istot, która lubiła wpatrywać się w fioletowe niebo swojej rodzimej planety Verloru. Chłonął ową wizję koloru, póki gwiazda nie zniknęła za horyzontem lub chmury nie zasłoniły nieba. Dzisiejszy dzień również nie zapowiadał się inaczej. Muret człapał na swoich dolnych dwóch kończynach, obleczony w ubranie świadczące o średniej zamożności. Nagle jednak zamarł, patrząc na przejrzysty fiolet nieba. Podniósł dłoń i wskazał na obiekty wydające się niepomiernie małe, jednak rosnące z każdą chwilą ich obserwowania. W końcu, w mieście, stolicy Verloru, o takiej samej nazwie co Glob, podniosło się larum trąb ostrzegawczych, a z niebios spadł grat laserowych wystrzałów, które przepalały nawet fundamenty budynków. Sparaliżowany Muret stał jak posąg, aż w końcu skazy na niebie nie okazały się statkami o agresywnych konturach, jakie poczęły lądować wśród trupów oraz ruin utopii i nie wyprowadzać oddziałów istot o obrzydliwych rysach głów. Strażnicy, a także wojsko w złotych pancerzach byli bezsilni w kontakcie z tą zbieraniną dziwów, z czego jedne z nich potrafiły rozsadzać głowy oponentów zaledwie myślą o tym. Ezel oprzytomniał. Począł biec do Kapitolu, do królewskiej rodziny, z którą był spokrewniony. Jednak, gdy wśród zamieszania udało mu się tam wreszcie dotrzeć, zobaczył mechaniczną, potężną istotę o fioletowych, żarzących się oczach. Zeryksja jedynie zamachnęła się swoją maczetą, strzepując krew. Zostawiając króla i królową rozerwanych w pół. Potwór! Wydukał jękliwie kronikarz. Zaśmiała się Zeryksja, widząc strach w oczach Verlorianina. Zlustrowała go pobieżnym skanem w oczach, po czym powiedziała: kim jesteś, świadku mojej grabieży? Ezel Muret, kronikarz. Przydasz mi się, oj przydasz. To mówiąc, metalowe monstrum wskazało na ubranego w czarną koszulę z krótkimi rękawami oraz szykowne spodnie Maksudima. Ten jedynie złapał kronikarza z jedno z dwóch ramion. Następnie zaczął prowadzić Bogu Ducha winną istotę w kierunku czeluści wielkiego okrętu, który wzbudzał swoją metaliczną czernią grozę. Ezel próbował się wyrywać, jednak wysportowana sylwetka władcy innej planety niewiele sobie z tego robiła. Monarcha innego świata włączył psioniczny translator, po czym powiedział: przestań się wyrywać, nadzieja już została stracona. Czego chcecie od mojego ludu? Wykrzyczał kronikarz, zły na oprawcę. Maksudim jedynie popatrzył na niego ze smutkiem, po czym powiedział: nie ja, ona. Wskazał na powracającą z Kapitolu Zeryksję. Oto twoja nowa pani. A teraz chodź, a milcz. Jeżeli będziesz miał szczęście, nie staniesz się papką do jedzenia. Cały glob Verloru, jak i stołeczna metropolia, była upiona, plądrowana, aż masy istot nie zostały wepchane na pokład okrętów gwiezdnych. Tam ludność, ze względu na brak posiadania jakichkolwiek zdolności psionicznych, poczęła być przerabiana na jedzenie dla reszty kultystów. Kiedy Murat dowiedział się o tym, co je, momentalnie zwrócił treść pokarmową w towarzystwie Maksudima, który zdawał się już przywyknąć do tego stanu rzeczy. Następnie kronikarz został zakuty w kajdany, by następnie być postawionym przed obliczem bogini ożywionego metalu. Czego chcesz?
potworze, powiedział młody kronikarz. Chcę, byś uwiecznił moją wiktorię. Tutejsi moi wielbiciele wyjątkowo przekłamują realia. Próbowałam im to wyperswadować, ale są zbyt fanatyczni, by pisać inaczej. Opiszę, jak zabijasz mój lud. Upodlę cię do granic możliwości. Szczęśniesz w historii jako tyran nad tyranami, zaczął Eizel. Na to liczę. Opisuj wszystko, co tutaj się dzieje. Opisuj krew i cierpienie tych, co nie poddają się mojej woli. Opisuj jednak nie kłamiąc. Nie mam szacunku dla kłamców, odparła maszyna. Maxudim jedynie patrzył to na kronikarza, to na boginię, zastanawiając się, jak dalej potoczy się los tak młodego przedstawiciela dopiero co złupionej rasy. Jak się nazywasz? Zażądał kronikarz. Zeryksja, odparła zapytana. Kronikarz porwał ze swojej torby plik z prasowanej celulozy. Począł coś pisać swoimi utensyliami kronikarskimi. Na koniec splunął, po czym przeczytał jedno zdanie. Zeryksja była i już jej nie było. W odpowiedzi robot zaśmiał się, a wraz z jej śmiechem odezwał się chór kultystów, również rozbawionych tą krótką sentencją. Ależ oczywiście, drogi kronikarzu Muracie, nam zależy na niebyciu oraz zabraniu ze sobą wszystkich gwiazd. Pisząc tą sentencję, jedynie potwierdziłeś filozofię każdego, oddającego mi hołd. Eizel patrzył zdziwiony, przerażony, iż zniewaga, jakiej się dopuścił, została potraktowana jak żart. Zacisnął pięści. Cisnął arkuszem celulozy. Nie napiszę nic więcej, powiedział hardo. Maxudim jedynie zasłonił twarz ręką. Ten młody szczyl jest zbyt porywczy, pomyślał. Ależ oczywiście, powiedziała Zeryksja. W takim razie zostaniesz przerobiony na papkę dla mojej zbieraniny dziwadeł. Kiedy mam zginąć? Już teraz, odparła Zeryksja, pstrykając palcami. W okamgnieniu przy prawym i lewym ramieniu Murata pojawili się na wpół scyborgizowani mieszkańcy okrętu. Wykręcili kronikarzowi ramiona, po czym poczekali, aż ktoś inny podstawi kocioł do rozpuszczania tkanek na sok proteinowy. Eizel zaczął jęczyć, kiedy jego lewa strona twarzy dotknęła tafli żrącej substancji, lecz w tej chwili Maxudim w czarnym ubraniu robotnika wystąpił przed oblicze Zeryksji. Jego zielonkawa skóra na czole poznaczona była kroplami potu. Zeryksjo, odpuść mu. Dopiero co dowiedział się o okropieństwach twego statku. Chcesz być moim kronikarzem? Spytała Zeryksja, insynuując, iż może podzielić los Młokosa. Nie, odparł Maxudim. Brak mi słów wyrażających cierpienie, brak mi talentu i skrupulatności. Daj mu szansę, a twoje dzieje zostaną uwiecznione, takimi okropnymi, jakimi faktycznie będą. Zeryksja w porę wstrzymała procedurę zamieniania Eizela Murata na odżywczą papkę. Maxudim okrył go kocem, zabierając do swojego ludu. Tam kronikarz kurował się przez 2 ziemskie tygodnie, a kiedy ponownie wrócił przed oblicze bogini, był już zmienionym osobnikiem. Powiedział jedynie: będę zapisywał to, co rozkażesz. I już miał odejść, kiedy maszyna powiedziała: nie to, co rozkażę, lecz to, co ty zobaczysz. Opisz wszystko, nie taj niczego. Poza tym, ktoś musi wymienić ci to zbielałe od kwasu oko. Za jeden cykl przyjmie cię jeden z moich inżynierów medycznych. Dostaniesz implant, a twoimi kartkami do zapisywania staną się płyty z platyny. Wszystko, co zapiszesz w swoich kronikach, zostanie na nie przeniesione. Tymczasem możesz odpocząć. Tak jest, moja pani, odparł ledwo słyszalnie kronikarz. Nareszcie rozumiemy się dogłębnie, odparła maszyna. Przez następne cykle Eizel przebywał w przypisanej mu kajucie, nie wychodząc za jej próg poza chwilami na posiłek,
które z jakiegoś powodu przynosił mu Maksudim. Pewnego takiego spotkania Murat zaprosił go gestem dłoni do wnętrza. Zapisałem wszystko, co wiem. Wszystko. Nie spałem, nie wiem jak długo. Muszę odpocząć. Muszę... Maksudim spojrzał po tomach zapisanych, znakami jakich nie rozumiał. Tylko jego translator psioniczny pozwalał mu na zrozumienie mowy tej nieszczęsnej istoty, jaka mieniła się kronikarzem. Murat miał już wstawione nowe oko, jakie pokazywało mu w obcych barwach wnętrze swojego pomieszczenia. Jak się trzymasz? Odparł monarcha zapomnianego świata. Czuję się winny, już jem tych, z którymi nie tak dawno mogłem obcować. To, co przeżywam, jest nie do opisania. Ale czemu pytasz? Nie jesteś tym, co zanosi do niej modły? Nie. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ta maszyna o mnie myśli. Próbowałem ją zabić, lecz nie wyrządziłem jej zgoła żadnej szkody. Byłem gotów zginąć, ale ten potwór schował mnie w swoich rękach i zasłonił przed wybuchem. Nie wiem, dlaczego. Próbowałeś wysadzić siebie? Maksudim jedynie popatrzył na wyblakłą twarz kronikarza. Młodzik szybko się domyślał pewnych rzeczy. Tak, odparł po dłuższej chwili milczenia. Zatem chodzi nam o to samo, odparł kronikarz. Maksudim jedynie ze smutkiem zmierzył Eizela. To będzie wyczyn, jakiego nie da nam się dokonać. Ta maszyna jest przeżarta szaleństwem. Poza tym, niektórzy na tym statku mogą zaglądać bez problemu w twoje myśli. Za tą samą sprawą, za jaką to urządzenie wokół mojej szyi tłumaczy moje słowa, byś wiedział, jakie mam intencje. Westchnął niemalże morowym tonem Murat. Musisz to przetrwać, odparł Maksudim. Mój lud nie jest jedzony, bo postawiłem się z Eryksji. Tolerują nas, bo pomagamy naprawiać podsystemy okrętów gwiezdnych. Sam musiałem się tego nauczyć od podstaw. Kiedy wszystko będzie gotowe, dokonamy rebelii i... albo nam się uda, albo zginiemy. Zapiszę to. Zapiszę wszystko, co o sobie powiesz. Nie, głupcze. Oszalałeś? My już wiemy. Odezwał się głos z sufitu. Maksudim stał niczym oparzony. Postąpił głupio. Spojrzał na kronikarza, który zaczął śmiać się sardonicznie, aż tego opuściły siły. Mechaniczna pająkowata maszyna spadła z sufitu na posadzkę. Sztuczna grawitacja na okręcie bynajmniej nie przeszkadzała temu wynalazkowi. Metalowy pajęczak wyświetlił sylwetkę hologramową, w której pojawiła się twarz Zeryksji, wsparta na jednym z ramion. Cieszy mnie, iż się dogadujecie. Maksudimie, czy kronikarz jest gotów pisać moje dzieło? Wątpię, potworze, odparł monarcha. Zapytajmy zatem razem. Muracie, czy jesteś gotów pisać moje kroniki? Tak. Odparł wyczerpany ze wszelkich oporów Eizel, po czym stracił przytomność, przewracając się na zimną, metalową podłogę. Maksudim popatrzył na jego drżący spazmatycznie ogon, po czym zabrał się do podnoszenia jego ciała. Wrzucił je do kapsuły wyłożonej miękką pianką, która odcięta była od zasilania i robiła za łóżko. Popatrzył na hologram wyświetlający zieloną poświatę bogini ożywionego metalu, po czym powiedział: co mnie czeka? Nic strasznego, ale napraw ze swoimi ludźmi wizjer soniczny. Psioniczni już sporządzili części zastępcze. Za 2 cykle zaczynasz swoją posługę. To wszystko. I tak monarcha musiał opuścić kajutę kronikarza. Ten obudził się ziemską godzinę później, a pamiętając ostatnie chwile przed omdleniem, zaczął pisać. Rok minionej ery. Zostałem wzięty siłą do niewoli, jednak moi ciemiężyciele wyznaczyli mi rolę do odegrania. Mam opisać dzieje ożywionego metalu. Potwora, który topi światy w krwi ich mieszkańców. Oto mój dziennik oraz wszystko to, co po tym następuje.
Finalnie zapisywanie kronik zostało rozpoczęte. Początkowo Murat wszedł w posiadanie translatora psionicznego. Mając już urządzenie, obserwował oraz pytał różnych istot o swoje dzieje, a potem spisywał owe relacje w swoich szpargałach. Te następnie szły do kultystów, a ci bez słowa skargi skanowali je i tym sposobem wypalacz laserowy przepisywał znaki zapomnianej już cywilizacji na kartach z platyny. Cykl 1204, rok uluriański, 3450, rok Wezynu, 6001. Eizel pisał zawsze pierwszą datę uniwersalną, jakiej dowiedział się od kultystów, a później dwie kolejne. Uluriańska data pochodziła z jego świata, Velroru, zaś kalendarz Wezynu należał do cywilizacji Maksudima. Murat też często się z nim spotykał, o ile ten nie zajmował się reparacjami okrętu. Posiłki stały się coraz nośniejsze, ale nadal traktowane były przez kronikarza z odrazą. Musiał jednak przeżyć. Podświadomie coś wręcz nakazywało mu uwiecznić owe okrucieństwa. Tak więc kronikarz opisywał w swoim prywatnym dzienniku tortury nazywane cyborgizacją. Opisywał zamienianie swojego ludu na papkę do jedzenia. Objaśnił system pozbywania się fekaliów z okrętu, na którym przebywał. Wyjaśniał dość pobieżnie, bo bez ekspertyzy ciężkie prace, do jakich przymuszone zostały zniewolone cywilizacje. Przytaczał tortury, jakie czekały z macek tych, którzy mienili się psionikami. Mogli oni rozsadzać mózgi swoich ofiar jedynie za pomocą myśli. Ofiary mogły cierpieć ziemskie godziny, a jedynym wytchnieniem dla szczęśliwców okazała się krótka śmierć. Kiedy kat miał dobry humor i był łaskawy. Pewnego dnia Murat spotkał Maksudima na mostku okrętu Zeryksi. Ten kalibrował przewody podpięte do aparatury wyświetlającej mapy gwiezdne. Zeryksia jedynie wpatrywała się w czerń kosmosu, przybierając od czasu do czasu palcami, co powodowało w duszy Maksudima pewien niepokój. Król jednak szybko uwinął się ze swoją robotą. Po chwili mapa gwiezdna w formie zielonego hologramu ponownie, tym razem prawidłowo, pokazała położenie floty ożywionego metalu. Maksudim odetchnął, lecz w tym samym momencie zląkł się, kiedy usłyszał głos kronikarza. Nie powinno go tu być, co on sobie myśli? Brzmiała myśl króla. O bogini ożywionego metalu, zaczął Murat. Pokaż mi powód, dla którego muszę cierpieć. Chcę wiedzieć, dlaczego siejesz zniszczenie i niczym śmierć nachodzisz to, co żyje. Zeryksia popatrzyła na niego lekko rozbawiona, choć nie wydała z siebie śmiechu, po czym przemówiła. Jeśli myślisz, kronikarzu, że jeżeli wszechświat stałby się kompletnie martwy, bez krzty życia w sobie, cokolwiek, co istnieje w nim, byłoby istotne? Murat za nie mówił, nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Życie istot, ciągnęła Zeryksia, nadaje tej bańce zmienności, a gwiazdom wartość. Tak samo jak metalowa moneta w mieście najróżniejszych cywilizacji. Ja chcę pozbawić wszechświat tego, co nadaje mu wartość, a nim tego nie osiągnę, nie przestanę niszczyć oraz zadawać śmierć. Lecz nas trzymasz przy życiu, zaczął Murat. Tylko dlatego, iż jesteście przydatni, a przynajmniej moi kultyści. Trzymają porządek na mojej flocie, jeszcze bardziej pieczołowicie niżeli przedtem. Do buntu nie ma prawa dojść, a nawet jeżeli tak się stanie, rebelianci nie ujdą z życiem. Kiedyś dla gwiazd mogłam być gigantem. Teraz jestem jedynie kroplą w oceanie, ale nawet kropla wystarczająco rozgrzanej plazmy może osuszyć niejedno morze. Utworzenie kultu ułatwia mi zadanie. Im więcej wieści o mnie dotrze do innych galaktyk oraz układów słonecznych,
tym lepiej. Co, jeżeli inne cywilizacje będą potężniejsze? Podjął nieroztropnie kronikarz. Wtedy, ku przerażeniu Maksudima, Zeryksja wstała, podeszła do Eizela. Stworzyły mnie istoty, dla których to wszystko to jedynie przedmiot na blacie powierzchni, z której jesz papkę proteinową. Jestem więcej niż metalem, więcej niżeli tworem. Żyć będę wiecznie, a czas dla mnie nie ma znaczenia i za parę gigacykli czas również dla was traci znaczenie. Wystarczy, iż przywdziejecie ciała zrobione z metalu. Tym sposobem będziemy szerzyć zniszczenie, obrastając w legendy, a kiedy wszelka gwiazda straci planety poplamione życiem, wtedy nasze zadanie naprawdę będzie skończone. Jak będziemy zatem wiedzieć, kiedy wypełni się twój plan? Wszechświat, w którym jesteśmy, jest olbrzymi, lecz skończony. Cierpliwości, kronikarzu. Moi wierni słudzy zaznaczają układy gwiezdne, jakie zostały już zniszczone. Oto one. To mówiąc, Zeryksja kliknęła przycisk na aparaturze wyświetlającej. Ku zgrozie Murata mapa, jaka się wyświetliła, pokazywała czerwonymi markerami planety, jakie przestały posiadać na swojej powierzchni życie. Eizel chwycił się za ramiona, po czym zaczął jękliwie się śmiać. Sardoniczny śmiech odbił się od wnętrza mostka okrętu. Rozbrzmiał w korytarzach, w których wylęknione istoty Verloru po raz kolejny zostały wsadzone przemocą do rozkładającego mięso kwasu. Ich jęki oraz gulgotanie stały się jedynie odpowiedzią na usłyszane zawodzenie. Kultyści w skafandrach uśmiechnęli się sadystycznie i postanowili wsłuchać się w ten perfekcyjny objaw doświadczenia mentalnej tortury. Doznali stanu perswazyjnej euforii, głęboko zakorzenionej w ich wytworzonej religii. Ożywiony metal w końcu był sektą, której członkowie delektowali się cudzym cierpieniem. Sami jednak też dążyli do nieodwracalnego zniszczenia.